Francis Bacon, urodzony w 1909 roku w Irlandii. Niedługo potem przeprowadził się do Anglii, gdzie spędził większość życia. Zmarł w 1992 w trakcie wakacji w Hiszpanii. Nim jego obrazy zostały docenione przez szersze grono odbiorców, pracował jako dekorator wnętrz, a w wolnym czasie malował i uczył się malowania. W międzyczasie zajmował się prowadzeniem nielegalnego kasyna ze swoją dawną nianią oraz korzystania z życia w dość hedonistyczny sposób. Niektóre źródła podają także, że jego orientacja skupiona na mężczyznach i drastycznych przeżyciach związanych z aktami miała odzwierciedlenie w jego sztuce. Dodać można jeszcze, że jednym z jego partnerów był wysoko postawiony członek mafii. Na jego obrazach możemy spotkać motywy skupione na jednej postaci, na jednym czymś, na samotności. Pewnego rodzaju celem, do którego Bacon dążył, miała być ucieczka od słów, a jej miejsce miała zastąpić emocjonalna konfrontacja, którą przeżywał odbiorca jego obrazu. I dzisiaj taką konfrontację sobie zapodam w trakcie omawiania jego obrazu. Trzy studia do postaci u podstawy ukrzyżowania. Obraz, który ma prawie 80 lat, bo jest z 1945 roku. Więc zaczynajmy. Na obrazie są tak naprawdę trzy twory, które są na jakiegoś rodzaju rusztowaniu, tak nazwijmy to, i przedstawiają coś. Wspomniane cosie trochę są na kształt męskiego członka, trochę na kształt ludzkich twarzy i różnych odstępstw, jakie można sobie wymyślić w trakcie doczepiania tych no niekoniecznie bliskich sobie elementów. A wszystko dzieje się na tle tak czerwonym i tak brutalnym, że już na samą myśl można odczuć pewnego rodzaju dyskomfort przez ten kolor, który mi przynajmniej kojarzy się dość negatywnie. Jego styl zalicza się do malarstwa figuratywnego, ekspresjonizmu i trochę zahacza o kubizm czy surrealizm. Twierdził, że był mocnym przeciwnikiem abstrakcjonizmu, niemniej jednak dla mnie jest to trochę na wyrost, bo jego obrazy no, posiadają pewną jakąś taką nutkę abstrakcji. Ale tak się samo określał. Wcześniej wspomniany kolor czerwony to kolor tła, a te twory, które są na tym rusztowaniu, mają taki niebiesko-bladoszarawy kolor i w pierwszym momencie na myśl przychodzi mi martwe ciało. Jakby dosłownie z tym najbliżej sobie jestem w stanie połączyć to, co tutaj widać. To ukrzyżowanie, które jest w tytule, też w jakimś sensie ma sens. A reszta drobnych elementów i detali jest w kolorach takich około pomarańczowo-brązowych. Także paleta barw jest dość skąpa. Jeśli chodzi o światłocień, to wydaje mi się, że od lewego do prawego obrazu stopniowo te kolejne są coraz jaśniejsze, że ten po lewej najbardziej jest jednak trochę bardziej w cieniu. Co ciekawe w ogóle, zawsze zaczynam oglądać ten obraz od prawej strony, czyli od tego najbardziej dla mnie przynajmniej przerażającego czegoś. No i interpretacja. Jedną z pierwszych moich interpretacji przy tym obrazie było takie wyobrażenie sobie, że ktoś zrobił coś strasznego. I tak w pierwszym momencie odczuwa wstyd, to jest ten po lewej stronie twór. Na środku jest ten z zawiązanymi oczami i uśmiechnięty, który w jakiś sposób wypiera to, co się wydarzyło i odrzuca, że tak wcale nie było. No i trzecia, jako taki krzyczący, zaślepiony byt, czyli racjonalizacja tego, co się właśnie zrobiło i właściwie, że to, co się zrobiło, to może nawet było dobre. A w związku z tym, że obraz powstał pod koniec II wojny światowej, myślę, że to nie jest tak bardzo nawet na wyrost i może kontekst trochę też dopowiada w tym kierunku, przynajmniej mi. Druga taka interpretacja, która mi chodzi po głowie, pewnego rodzaju radzenie, czy bardziej nieradzenie sobie z jakąś dramatyczną sytuacją i w pierwszym momencie jest to żal, żałoba, jakby powiedzmy prawidłowe przeżywanie czegoś. W dalszej części zaczyna się trochę od tego uciekać, trochę pamięć zaczyna wypierać różne rzeczy, a na samym końcu się próbuje zakrzyczeć to, co się zadziało i próbuje się to tak wrzucić do jakiejś podświadomości, tak żeby o tym specjalnie nie myśleć. Kolejna interpretacja, jaka mi przychodzi do głowy, troszkę podobna do pierwszej, ale jakby przed dokonaniem czegoś złego.
że ma się w sobie jakieś poczucie winy, czasem nawet może wynikające z tego, że ktoś zrobił coś lepiej, a nie, że samemu się zrobiło coś nie tak. Później jakaś taka narastająca złość w człowieku, też zaślepienie na inne sfery, no i końcowo nienawiść i dopiero coś, co popycha do dalszego działania. Z innej strony, nie wiem, jaki był stan, powiedzmy, duchowno-religijny Bacona, ale jako, że trochę się naczytałem o jego życiu, to wydaje mi się, że mógł mieć z pewnymi, nazwijmy to, 3 z 7 grzechów głównych problemy. No i tak, pierwsze to nieczystość, bo może w tamtych czasach jeszcze bardziej czuł się dziwny, wyobcowany, czy jakiś nieswój przez to, że był homoseksualistą. Druga rzecz to chciwość, bo jednak był nastawiony na jakieś większe, coraz mocniejsze doznania, czy to erotyczne, czy też różnego rodzaju odurzeniem narkotykowym. I trzecie to właśnie nienawiść. I właściwie nienawiść, nie wiem do czego, ale może do wcześniej wspomnianych osób, które w jakiś sposób go piętnowały, czy może krytykowały, czy miały go za kogoś gorszego. Nie wiem, ale też mi to przyszło na myśl w trakcie oglądania tego obrazu. No, 3 studium przypadku nad ukrzyżowaniem. No, myślę, że takie wątki biblijne nawet nie są tak bardzo na wyrost. A jak tak próbowałem sobie wszystko to oczyścić bez jakichś kontekstów, czy biblijnych, czy jakichś takich typowo filmowych, to tak, pierwszy obraz to jest dla mnie jakaś taka ikona wstydu. Jakby ktoś chciał zrobić na Wikipedii artykuł o wstydzie, to bym po prostu wkleił to zdjęcie. Na środku to jest jakaś forma zaślepienia, jakiegoś takiego ucieczki też może od czegoś. I jako, że ten obraz w ogóle trochę mi się kojarzy z jakimiś takimi dantejskimi obrazami, czy piekłem w ogóle, to jest to dla mnie taka ślepota na dobro. I trzeci to jest jakaś taka forma nienawiści, jakiejś takiej, nie wiem, ale po prostu w tym trzecim tworze widzę jakieś takie dosłownie ucieleśnienie zła. Ja wiem, że może to wydawać się śmieszne, że stwór, który ma po prostu otwartą japę i wyrasta z prawej części obrazu, no nie wygląda może najbardziej straszny, ale w związku z tym tłem jakieś takie budzi we mnie mocniejsze emocje związane ze strachem. I tyle ode mnie. Piszcie, co wy uważacie o tym obrazie, co na nim widzicie, oprócz tego, że są tam 3 dziwne stwory na czerwonym tle. I czy ktoś może zna jakieś jeszcze też ciekawe fakty z życia Bacona, które by nakreśliły jakiś kolejny kontekst do interpretowania tych obrazów? Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie.